Nie rozumiano tego, że to jest po prostu pewnego rodzaju nowy obyczaj, no taka kultura, po prostu wtedy to nazywano, że jest to rave, że jest to po prostu zwyczajnie no, taki street style, styl bycia młodzieży i w Polsce no to było wtedy coś kompletnie nowego. Tym bardziej nas to, że tak powiem, podkręcało, bo mieliśmy świadomość, że to co robimy to jest pewnego rodzaju awangarda, że często nie będę tego tutaj wyolbrzymiał, że to jest jakaś awangarda na miarę takiej awangardy, z jaką Łódź miała do czynienia w obszarach no, plastycznych czy filmowych. Natomiast w Polsce po prostu wtedy tej muzyki tanecznej, klubowej nie było na taką skalę i New Alcatraz było pierwszym promotorem tej muzyki, takim na dużą skalę i z pewnością pierwszym organizatorem imprez masowych z tą muzyką. Sam klub nie był jakimś ewenementem i hyper jakimś tam endem w ogóle jakiegoś tam designu wnętrz i tak dalej, bo był zupełnie prosty, no nie wiem, była DJ-ka, która była na górze ogrodzona siatką, jakieś malunki, graffiti jakieś tam na ścianach, trochę świateł i część barowa, w której można było wejść też na górę i oglądać jakby tak przez takie małe okienka, co się działo tam na tej dużej sali. Także naprawdę to, co jakby dotyczy tego klubu, to bardziej siedzi w ludziach. Także ja się nie dziwię jakby tutaj niczemu, że wszyscy jakby biegają i wspominają to jako, a ci, którzy tego nie pamiętają, byli zbyt mali, żeby tam przychodzić, no to jakby plują sobie teraz trochę w brodę, bo stracili naprawdę kawał historii. Powstał pomysł na taki właśnie klub. Ten klub powstał. No i sobie działał. Bez większego rozgłosu. Niestety rozgłosu nie przysporzyły mu imprezy coraz to fajniejsze, z DJ-ami coraz lepiej potrafiącymi miksować i mającymi coraz lepszą muzykę przywożoną z zachodu. Ale ten rozgłos ze strony niestety sąsiadów, który spowodował ostateczne zamknięcie New Alcatraz, no i legendę wiecznie żywą, i chyba przede wszystkim funkcjonującą wśród ludzi, którzy nigdy nie postawili w tym klubie nogi, ale słyszeli opowieści, jak to było fajnie. I tak trzeba wspominać ten klub, bo od niego wszystko się zaczęło. On przyniósł kilku DJ-ów, którzy później trzęśli łódzkim i nie tylko łódzkim światem klubowym przez długi czas. No i ten klub stał się w końcu zalążkiem kolejnej legendy i to jeszcze większej, czyli Parady Wolności.